To jest scyzoryk, a nie nóż. Załamujecie mnie wszyscy, bez wyjątku. Nie wiem, nie lubię kwiatków, denerwują mnie się. To ja zadzwonię na policję. Co to jest, broka? Wszystko źle. Nie przypominam sobie, żeby wyniki ostatniej kolejki ligowej były tematem mojej lekcji. Jedynka. Dostałabyś brak zadania, a w tej sytuacji dostaniesz jedynkę, ponieważ próbujesz mnie oszukać. Tak, siadaj, jedynka. No jedynki. Dostajesz jedynkę. Jedynkę dostajesz. Dostajesz jedynkę. Dostajesz jedynkę. Dostajesz trzecią jedynkę. A wy dostajecie jedynkę. Oszalałeś? Jakie ty masz włosy? Daj mi spokój, idę do dyrektora. Dziewczyna, ty nawet nie wiesz, jaki ja mam złodzieniak. Muszę słuchać waszych idiotycznych tłumaczeń. Nie wiem, się zwariował. Ale mamy dowód na to, że twoja komórka mózgowa niewiele pomieści. Ty opublikowałeś cudze zdjęcia w internecie? Co ty robisz? Zgasz to natychmiast, w tej chwili. Najpiękniejsza Karino, ze snów moich dziewczyna szkoła na Sudeckiej nie ma nauczycielki lepszej. Choć przy tobie nie istnieje dla mnie informatyka, bo tak z miłości do ciebie moje serce pika. Co to ma być? To są poszlaki, a to mi wystarczy. No ja też nie jestem zachwycona, że muszę was znowu oglądać, ale musiałam przyjąć zastępstwo za pana Lesickiego. Życzę wszystkim miłego dnia. Przestań głaznować, ścieraj w tej chwili ten napis i bierz te kwiatki. Jacek, ty jesteś pijany. Ale można go ukarać dla przykładu. Naprawdę? Nie rozumiesz. Ja zawsze mam rację. Oszalałeś? Jaki cios smoka? Masz jakiś problem? Dzień dobry. Zostaniesz kiedyś w łazience szkolnej mech zamiast papieru toaletowego, to nie wiem, czy będziesz szczęśliwa. Kawę? Herbatę? Melisy. Nasze kochane dzieciaczki. Mam rację? Ty śmiesz mi stawiać warunki, Staszkiewicz? Trzeba być naprawdę zdolnym, żeby sobie cyrklem wydrążyć dziurę w ręce. Uprzedzając wasze obawy, cukierki nie są zatrute. Zadarliście z niewłaściwą osobą. A wy gdzie się wybieracie? O nie. Lekcja jest, prawda? Najwyraźniej pomyliłeś mnie z jedną ze swoich koleżanek. O Boże. Proszę, klasa, w tej chwili proszę wyjść. Panie Niemczewski, to jest Kraków, a nie Teksas. Wracajcie! Masz okazję poprawić swoją opłakaną sytuację. Zejście mi wszyscy do oczu! Pani to w tej chwili dawaj to! Z panią ja... Dominik Łuczak chciał mnie zastrzelić. Puśćcie się lepiej do nauki, jutro będzie test. Jesteście rozwydrzeni. Leniwi i niedouczeni. Ty masz czelność nazywać się redaktorem? Wykluczam cię z konkursu informatycznego. Zadzwonię również do twoich rodziców i poinformuję pana dyrektora. Dostajesz uwagę i proszę oddać mi tę zabawkę w tej chwili. Niech to jak go ukarać? Przecież to śmieszne, należy go usunąć ze szkoły. No wiecie, że się czegoś naćpała i wraci. Przybory szkolne z reguły nie są szczególnie niebezpieczne, jeżeli oczywiście używa się ich z głową. No, piękny bukiet. Sądzicie, że to któryś z naszych uczniów? Nie wiem, ale ja już się dowiem. No, wiesz, Karina, wygląda na to, że masz tajemniczego wielbiciela. A żarty sobie stroisz? Ja? Już jego znajdę.